Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noskruka i dzisiaj znajdujemy się w miejscu tajemniczym, tajemniczym dlatego, że tu gdzie jesteśmy rozpoczyna się nasza przygoda. Przygoda w gildii złodziei, dokładnie tak moi drodzy, tak jakby mnie jeszcze myszka działała. Zajebiście, jesteśmy tu gdzie jesteśmy, czyli jesteśmy w no, kanałach. Wejście znajdowało się przy plaży. Kiedyś spotkaliśmy po drodze już to wejście. Niestety, muszę wam przyznać prawdę. Prawda jest taka, że niestety w obu dwóch przypadkach, w których mogłem lub powinienem dostać klucz, w obydwóch tych przypadkach niestety stała się rzecz taka, że w obydwa te przypadki zepsułem. Najzwyczajniej w świecie. A skoro Gildia Złodziei jest misją poboczną, nie ma obowiązku oczywiście, żeby tutaj dołączyć. Także obydwie te sprawy zepsułem, więc dostać się tutaj jedynie mogłem w nie do końca uczciwy sposób. Szkoda, ale słuchajcie, pierwsza raz w życiu, nigdy w życiu nie udało mi się dostać do Gildii Złodzieja. Grałem w tego Gothica naprawdę dużo razy i to można się właściwie dostać już dość szybko, bo właściwie na starcie gry można się tu dostać i nigdy mi się to nie udało. I słuchajcie, teraz tak, ja mam zapisane w ogóle, tutaj mam w tekście, zaginieni ludzie, mapa tam gdzie jest Dexter, możemy się tam udać, tam rozwiążemy zagadkę zaginionych ludzi, natomiast no, spotkałem tam moby, które zone-shotowały mnie i już mi się odechciało tam iść. Gildia Złodziei to jest tu i następna misja to jest zebrać 2000 golda. A tak poza tym to właściwie nie ma do roboty nic, absolutnie nic więcej. Więc mamy do zrobienia tylko te rzeczy, więc wydawałoby mi się, że jak wchodzę ogólnie, zobaczcie ile tu jest rzeczy, ale większość tych rzeczy to ja nawet nie wiem czym są. Więc albo nie mogę ich po prostu aktualnie zrobić, dlatego co ciekawe zostało. Nie są dźwięki zbugowane? O kurczę, ty, posąg tego jest tu, gostka. Posąg Beliara, może ty, a może ja powinienem posągi Beliara naprawiać tą wodą świecącą. Nie pamiętam. Wy też macie takie pierdzenie? Co jest? Halo. Wyjdź mnie stąd. Puszczaj. The fuck? Co tu się dzieje, widzowie? Gothic 2. Nasza najmniej zbugowana, ulubiona gra komputerowa. Już sobie wyobrażam, jak będę musiał mody tu wgrywać nieoficjalne i będę chciał sobie ograć to na modach, to będzie na pewno fantastyczna zabawa. Mamy tu jakiś kufer. Ten kufer to chętnie bym tutaj zamosył swoje łapki w nim i zobaczył, co tam jest. Lewo. Cholera. Prawo. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Zajebiście. Uch myśliwski Bospera. Srebro Karagona. Właśnie, to jest, no to jest gilda złodziei, tak? To jest masę rzeczy, naprawdę. Szkoda, że spierdoliłem to naprawdę i nie zrobiłem tego wcześniej. Bo teraz już nam możemy, wiecie, tu już nam odblokowuje sporo rzeczy, które możemy zrobić. Naprawdę się cieszę, że odblokowujemy tutaj gildię złodziei, bo naprawdę dużo questów nie omijam dzięki temu. Których, nie, mówię, zawsze omijałem tutaj. Nigdy chyba naprawdę tu nie byłem. Szczerze mówiąc, a tu jest, zobaczcie ile tu jest rzeczy, a to dobrze, bo musimy teraz nazbierać 2000 golda, żeby tutaj wykupić naszego chłopa, który nam naprawi oko i nosa. Nie ma niestety chyba innej możliwości. Więc czekajcie, czy ja nie mam odpalonego pewnego programu? Nie mam. Więc tak to wygląda. Dobra, idziemy do tyłu. Mam wrażenie, że co chwilę tak lekko laguje i tak cofam mi delikatnie postać. Ale mam nadzieję, że się mylę. Słyszymy głosy. Jesteśmy w podziemiach oczywiście nad Korinis. Może później w sumie możemy zobaczyć dokładnie jak to wygląda. To są drzwi? Mogę je otworzyć? Nie, to takie fake drzwi.
Ty, no jak to jest, że ja zamykam sobie krzesło, żeby mi się nie bujało? Ono się odmyka po chwili. Tu byliśmy? Czy właśnie stąd przyszliśmy? Nie wiem. Nie, chyba nie. Kurde, można się trochę pogubić w tych kanałach. Czekamy oczywiście jakichś cennych tutaj, cennych, że... Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy O, to Kolinis. już wiem, gdzie Starosta jesteśmy. wielmożnego lorda Bez właściwego Hagena klucza. ogłasza Właściwego się, klucza kto nigdy tego nie następuje. otworzę. No dobrze. Tajemnik Bennett, Wydaje mi się, który że... podstępnie zamordował Palladyna Istnieje Rotara, szansa. Jest tu został Jasper. osądzony w imię i Giri, losy. giri, giri. Wyrok Co tu śmierć przez robisz? powieszenie. Nie masz tu czego szukać. Egzekucja, No odbędzie się do dobra. A, sorry, że... Co tu robisz? Co tu robię? Zamordowane ogłoszone. Może ja Załatwiła go tyle. zabiłem Miał przy faktycznie, nie sobie wiem. klucz do kanałów. Zabiłeś, a tyle? No i co z tego? To był nędzny Czy go zabiłem w pijaniec. sumie? Powiem ci Nie wiem, nie coś. pamiętam. Jeśli mnie zaatakujesz, zabiję cię. Trzeba pamiętać, żeby dobry tytuł dać. Wielki tytuł. Wielki tytuł. Gildia Złodziei. I od razu rozpoczynam odcinek, gdzie jest Gildia Złodziei. Tylko kurwa nie pokazałem, jak tam wejść. Że jestem osłem. Jak ktoś będzie szukał Gildii Złodziei, to nie pokazałem, jak tam wejść. Niestety. A jeżeli jesteś tutaj i szukasz informacji o Gildii Złodziei, albo chcesz sobie przypomnieć ten wątek, to Gildia Złodziei masz wejście w gospodzie u takiej laski, tam gdzie są przy ta wzdłuż targowiska takiego, gdzie ten chłop, co sprzedawał nam na początku mapę, teraz sprzedaje, przynajmniej w mojej wersji, bo chyba nie w każdej. Może skumasz, o co chodzi. Jest jedna taka gospoda. Tam jest takie wielkie, dziwne wejście i to laska prowadzi tą gospodę. To jest chyba jedyna laska, która prowadzi gospodę w Gotiku. Chyba, że też wyskoczysz jakby w porcie, wyskoczysz, zaczniesz płynąć i zaraz... I będzie dość widocznie. Jak zaczniesz płynąć i się odwrócisz, to będzie dość widoczne. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Ha, moim przywódcą? Jestem pewien, że Kasia chętnie z tobą porozmawia. Idź i nie próbuj żadnych sztuczek. Chwila. Chcemy jeszcze o czymś pogadać? Słuchajcie, Nie bardzo. mieszkańcy Korinis. To tutaj twój szef? Wielmożnego Nie. lorda Hagena. Ogłasza Ty, się, ale to... kto następuje. Znaczy... Tajemnik W Bennett. sumie ty wyobrażacie sobie tak naprawdę? W sensie... Zajebiście Kto mieć te powinien swoje zająć takie się tą kanały, sprawą? nie? Bez kitu. Tak fajnie musi to być. Że jak chłopy sobie urządzili taką tego. Tutaj urządzili sobie, wiecie, własną bazę. To musi być tak zajebiście. Znaczy wszystko tu mają chłopy. Dobra, siema Hej, Kasia. ty. Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Kasia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Pogchamp. Powiedz mi więcej o waszej Opowiedz mi więcej organizacji. o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo, jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach? A Możesz mi może coś coś powiedzieć ciekawego o powie? zaginionych mieszkańcach miasta? Czemu niby chcesz się o tym czegoś O! dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje A pytania. to już byliśmy tam. I do was dołączę, co z tego będę Jeśli do miał? was dołączę, Oprócz to tego, co że mnie będę z tego nauczysz miał? fajnych rzeczy, wiem. Możesz się od nas nauczyć specjalnych Wiem, zdolności, wiem. które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Tylko czy skradanie mi jest potrzebne i okradanie wszystkich ludzi od kufrów? No to brzmi jak coś, co naprawdę bym kochał, szczególnie patrząc sobie po Gotiku 1, w którym no 90% czasu gry spędziłem na okradaniu wszystkiego, czego mogę. No widzicie, a tu taka okazja. Człowiek się jednak zmienia. Zmieniam się, jestem lepszym człowiekiem. Jakie są wasze zasady? Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Lord Druga. André! Nie daj się złapać. Chyba Trzecia. podkurwiamy ich, co? Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. Okej. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, Właśnie muszą nie wiem, czy teraz udowodnić swoją Lordowi André, czy wartość. jednak... Kurde. Co się stanie, jak mnie złapią? Co się stanie, Ja jak mnie jestem kurwa złapią? Po strażnikiem prostu przecież. nie daj się złapać, prawda? Strażnikiem przecież, nawet zbroić przyszedłem strażnika. Niech mam dowieść swojej Jak mam wartości. dowieść swojej wartości?
Dołączysz do nas, czy nie? Jak? Dołączysz. Czego mogę się od was nauczyć? Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci. To nie jest Jasper, to jest Jesper. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. No, to mój też, no. Nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. O! Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Nie mam punktów umiejętności, wszystko wydałem na zajebane strzelanie z łuku. Ale dobrze jest taką opcję mieć. A co jeśli nie chcę do was dołączyć? Tracisz jedyną w swoim rodzaju szansę. Ale możesz odejść. I nawet nie myśl o zdradzie. Gorzko byś tego pożałował. No, właśnie kurde myślę. Muszę się nad tym... Dobra, niech będzie chyba, nie? Dobra. Podjąłeś mądrą decyzję. Jeżeli uda ci się dowieść mam nadzieję, że nawet jak do nich myślę, że mam nadzieję, że nawet... wcześniej opanować umiejętności złodziejskie, to nie krępuj się. Myślę, że nawet jak do nich wstąpię, będę mógł podkurwić ich do Lorda Andre, prawda? Bo jestem strażnikiem. Jestem strażnikiem, złodziejem, najemnikiem, wszystkim jestem. Jak mam dowieść swojej wartości? Jak mam dowieść swojej wartości? Coś muszę ukraść. Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Jeszcze mistrza mam okraść. O kurde, mojego szefa, co mi grzybki za takie chore pieniądze sprzedaje. Kurka. Nie ma problemu. CMS. Pokaż mi, jak okradać innych. 10 punktów, chcę być zręczniejszy. To jest dobre, bo ja lubię, idę w zręczność, więc to jest w porządku. Problem jest taki, słuchajcie, że... nie wiem, czy ja nie okradłem czy kiedyś tego Konstantino, bo znając mnie, to już pewnie za 6 razy okradłem tego Konstantino. I ten pierścień już mu zajumnąłem i gdzieś sprzedałem i nie będę mógł dowieść swojej wartości. Pewnie wszystko zepsułem i nie po kolei. Co się stanie, jak zacznę wam ukradać kufer? Nic, jesteśmy w gildii złodziei, tak? Lewo, prawo. Nie mogę się powstrzymać. Lewo, prawo. Nie było. Czytujemy życie od nowa. Cofamy czas. Lewo, prawo. To mi przypomniało. 100 złota, przyda się, potrzebujemy 2 koła, ja muszę mieć skądś 100 złoto widzowy. Teraz jak stwierdzę, że nie okradam sobie kufrów, to pozdro, bo nie znajdę tego golda, nie mam takiej możliwości. Przypomina mi to film z tym, z... tym chłopem z Missy Impossible, ja mam Tom Cruise. Miał taki film, gdzie się rodził na nowo na polu bitwy. Jak ginął, to dzień się zaczynał od nowa. Na skraju jutra bodajże ten film się nazywał. Super film. Kurwa, aż sobie chyba dzisiaj obejrzę. A nie obejrzę, bo jest 23.21. Więc jednak nie będzie oglądana. Ale ogólnie fajny film, polecam. Jutro sobie obejrzę. Mam nadzieję. Kto wie, co przyniesie jutrzejszy dzień, ale... Ramirez, ty też myślałeś, możesz... Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. To dobrze akurat. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. Chcesz czegoś nauczyć? Nie mogę nauczyć cię nic więcej. Przekazałem ci ten. Musisz... No, nic mi nie przekazałeś, ale faktycznie ten chłop u góry mi przekazał. Mamy tu kufer. Mamy tu milion kufrów. Ojejciu. No to teraz zabawa lecimy. 20 minut otwierania kufrów. Lewo, prawo. Dobra, git. Mamy tu jakieś siano. Może się uda dzięki temu 2 koła uzbierać. Właśnie tak sądziłem, bo jakby nie ma co dalej robić. No muszę uzbierać 2 koła, wydaje mi się. Że istnieje jakaś właśnie taka ukryta gdzieś szansa na to, żeby tego chłopa tamtego, ale słuchaj, nie czytam. Ty chyba nie masz w sobie za grosz godności, co? Kradniesz nam nasze własne złoto. Nie gorączkuj się tak z powodu kilku monet. To znaczy, czy to jest wasz cały łup? Czy tylko tyle ma do zaoferowania gildia złodziei z Korinis?
A kto mówi, że łupy trzymamy tutaj? Mnie też coś nie chce się w to uwierzyć. Gdzie więc ukryliście skarby? W bardzo bezpiecznym miejscu. Rozumiem. W porządku, możesz zatrzymać złoto, ale uważaj. Okej. No tak, w sumie dziwne, że tak przychodzę do nich, ukradam ich Elo Siemalski. Nie? No tu są nawet dwa kufry? Dwa naraz? Ja pierw kufer. Wiem, że to jest gdzieś legendarny kufer, coś takiego. Wiem, że ja widziałem tą kombinację do tego kufra, to jest jakieś 20 czy 30 prawo-lewo, kurwa, naprawdę pojebane, nie? To nawet nie jest możliwość zapamiętania tego. Lewo-lewo, mi się mózg baguje przy trzech już, nie? Lewo-lewo-lewo, prawo, dobra. Naprawdę, jak jest tam z pięć już, to już nie wiem, które jest lewo, prawo, czy lewo, czy prawo. Mózg mi już wysiada, chłopie, z takiej kombinacji, to nie wiem, kto tam przeszedł. To jakiś szef musiał być. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Dobra, no coś tam się zbogaciliśmy, o dziwo szybko nawet poszło to okradanie. Mam nadzieję, że chłop się nam tutaj nie dopieprzy. Czy go okradam? O, już. Dobra, elegancko. Dobra, to co, idziemy chyba na górę, a tutaj na górę tu jest właśnie wyjście, wydaje mi się, słuchajcie, do karczmy. Co mieliśmy zrobić? Okraść tego, Konstantina. Bez właściwego. No i widzicie, i tu jest ten myk. Tu jest ten myk, bo niestety nie mam klucza. Oj, czekajcie. Co jest? Halo? Czekajcie, ostatnia szansa. Proszę mnie nie hejtować. Zawsze to psuje imersję, kiedy się tak robi, ja wiem, ale naprawdę się starałem, nie da się. Widzowie, nie da się. Ja próbowałem klucz zrespić, ale uznałem, że nikt się tym nie pieprzy. Każdy sobie po prostu jak se, to se tak przechodzi. No ma to logiczny sens, tylko chciałem, żeby ta imersja została za... Czemu ja przyspieszam teraz i biegnę tak na kodach? Już się cofam, widzowie, co ja robię? Opętała mnie magia cheaterstwa. Już się ogarniam, cofamy się, już siwie biegniemy. Kurwa, wyłącz szybko. Że nie kusiło. Nie da się wyłączyć? A to jest chyba odpalone cały czas, dobra. Nie będziemy po prostu używać. Panie Konstantino, słuchaj. Nie mam zamiaru cię idź do lorda. Kurwa. Dobra, Konstantino. Musimy tutaj porozmawiać. Bez ludzi. Sprawa wygląda. No teraz to. Niedobrze jest, Konstantino, słuchaj. O kurde. Ale jesteś szefem, Konstantino. A w sumie to masz mnie okraść i tak ci te golda wezmę. A tak będziesz miał małą chapę przynajmniej. Chyba, że jesteś chemikiem i się tutaj wyhilujesz. Dzięki za złoto, mój ty bohater. Nie ma sprawy. Nie hiluj się, dobra? Hiluję się. By ten dźwięk taki butli. Okej. Okay. Tam będzie łatwiej. Chyba zabrał mi miecz. Ale mam kilka tych mieczy. Dobra. Dwie potki. O kurwa, to jest wielka potka. I Konstantino. No, teraz to mnie wkurzy. Bardziej to frajerino chyba. Mam nadzieję, że jak go pobiję, to on się bardzo za mnie nie wkurzy się na mnie. O, on ma ciekawe rzeczy w ogóle. Pełnia życia. Boska moc gwiazd. Ciekawe rzeczy. Dzięki, Konstantino. Super się z tą interesy robi. Kufer. Okej, nie wiem. W sensie zgaduję, że ten exp to. Ja mu wziąłem to? Nie wiem, gdzie. Kurde, ciężko mi powiedzieć. Strzała, łuk. Moja głowa. Dobra, Konstantinus. Porządku, wszystko jest między nami, nie? Biarguci. Jesteś jakimś oprychem, że takich jak ty w ogóle przyjmują do. Część swej posługi.
Dobra, Lord, znaczy ten nas bardzo nie lubi, Konstantino. Tylko ja nie wiem, czy ja mu coś wziąłem faktycznie teraz. Ale Inos podpatrzył, czy... A szczerze to nie wiem, czy ja mu coś wziąłem. Wydaje mi się, że ja mu kiedyś to ukradłem, więc teraz nie jestem w stanie wypełnić nawet misji dla Gildii Złodziei, nie? Coś mi kiedyś poniosło. Takie mam wrażenie. Ej, Hanna! Mogę jej powiedzieć, że my głuple? Nie wyglądasz na... Tak, pewnie. Nie ma problemu. Wiesz, życie jest pełne niespodzianek. Ostatnio robiłam porządek w moich rzeczach i znalazłam parę starych map, które sprzedałam kartografowi Brahimowi z portu. Niestety niedługo potem zauważyłam, że brakuje mi pewnego dokumentu. Przypuszczam, że jakimś cudem dostał się pomiędzy mapy. Czy mógłbyś go dla mnie odzyskać? Właściwie to mógłbym. Jesteś tak, jeśli przyniesiesz mi ten dokument. Super, dobra, to może dostaniemy klucz i nie będę musiał tak zadupcać. Jeśli okaże, że dostanę klucz, to się bardzo wkurzę. To się bardzo wkurzę, że nie zacząłem tego odcinka teraz. Ale pewnie nie dostaniemy klucza, to by było dziwne. Ja mam, zrobiłeś dla mnie misję, więc teraz pokażemy ci, jak się dostać do Gildii Złodziei. O kurde. Ty! A nie, nie możemy pewnie z nim walczyć. Czy możemy? Nie, pewnie nie. Jak leci? Chcesz znowu stanąć przeciwko mnie? Sądzę, że w międzyczasie stałem się lepszy. Pewnie. Pewnie, że tak. Chcę z tobą. Nie, nie. Zanim znowu zmierzę się z tobą, potrzebna mi lepsza broń. Kilka dni temu musiałem sprzedać swój miecz. Z tym maleństwem jestem niepokonany. Jeśli je odzyskasz, znowu się z tobą zmierzę. To już było. Chcę. Nie. Czy dotrzymuję słowa? Ja ten miecz miałem. Tylko ja go gdzieś posprzedawałem. Właśnie to jest najgorsze u mnie. Kupiłem ten miecz kiedyś. Zobaczyłem, że mogę dostać za niego golda, więc go sprzedałem. Tylko sprzedałem go jakiejś randomowej osobie, więc teraz, żeby znaleźć ten miecz, musiałbym prawdopodobnie przeszukać absolutnie kurwa każdego handlarza w tym zajebanym Korinis. A prawdopodobnie nawet może i nie w Korinis, no nigdy nie wiadomo. Więc no kwaśno, kwaśno. Dobra, dawaj mapę mnie, Brahim, pokaż mapy. Mapa miasta, mapa górniczej doliny, mapa Korinis, mapa terenu, mapa górniczej. Dobra. Przyjdź do mnie później. A. Ja misję mam tu. Ana zgubiła pamiętnik na pewno w dzielnicy portowej, gdzie mieści się siedziba kartografa Brahima. Aha, czy ja mam mu zajebać to, tak? A ty w sensie. Dobrze rozumiem? Chyba dobrze. W ogóle przeczytałem troszeczkę o błędzie, który ja mam, czyli ten błąd nazywa się Out of Memory. Kurwa, miałem jeden wytryk. I to jest, słuchajcie, spowodowane tym, że to działa tam. Gothic był robiony na 32 bitach, więc przez to gra zużywa jakieś tam 2 GB RAMu czy coś takiego. I przez to często jest właśnie out of memory błąd. Że nie jest to tylko moja wina. Nie ten se, nie ten wczy, nie ten, nie to wczytanie, nie ten wczyt. Ciekawe by było, gdyby teraz pomyślałem jakiś taki cyberpunkowy mod do Gothica. Ja bym kupił. Nawet. Kurde, molek! Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Miodzio, mapa terenów Korinis. No nie ma tu. Halo? To się... Chyba, że gdzieś tu leży może na przykład. Nie, jest tu łóżko. Mogę zerwać ze ściany mu na przykład. No nie.
Wygląda na to, że nie do końca. Ty. No prawdopodobnie już ten dokument dostałem. Od tego Brahima. Przyjdź do... A może on ma go na sobie ma? Kurde, ciężko mi powiedzieć. Save? Czy ja mam w ogóle z nim szansę? To wydaje mi się, że nie mam. Uch, związu. Teraz mnie wkurzyły. On ma na pięści, bije się. Dobra, przecież ja Lordowi Andra to już jestem winny chyba z 500, kurwa, no. Za te wszystkie głupoty, co ja robię tu w tym mieście. Doświadczenie plus 300, no spoko. Nie no, pierdolę mu jakiś... Dobra. Poczekam, aż się obudzi, może powie, aaa. Coś tam może powie ciekawego. W międzyczasie pogadajmy sobie z Laresem. Lares! Do zaginionych. No to już gadaliśmy 1000 razy, to mówię, że to się za każdym razem pojawia, jak mam wrażenie, resetuje jakieś tego. Ucz mnie. Jak można tak powiedzieć. Słyszałem. Ta, to... Dobra, będzie tego. Będzie chłop normalny z więzienia wyciągany. Masz całkiem... Przyjdź do mnie. Ciekawe głosy zmienia ten chłop. Jest jeszcze misja z paczką ziela, też czytałem o tym. Ja też nie wiem, jak to ogarnąć. Dobra. Idziemy, zobaczymy, czy uda się, jak się... A, przy okazji... O, idziemy do Lorda André, zobaczyć, czy możemy podkurwić złodziei. Ja wolałbym... Czy wolałbym to robić? Wolałbym tego nie robić teraz i zrobić to później. Zagrać na dwa fronty by było najfajniej. Ale obawiam się, że... Że nawet nie będę miał jak zrobić misję tego wstępu tutaj, więc do tej gildii złodziei, więc tak czy siak zostaje nam tylko podrzucenie tutaj. Bijatyka z motłoch, ale jeśli cię za to nie uka... A więc ile? 300 sztuk. Nie. A więc postaraj się, ostrzegam cię. Jeśli przyszedł... A więc ostrzegam... Andre, ja przyszedłem podkurwić gości. 300 sztuk złota? Ty, jak to nie mam? Który mi to zabrał? Konstantino mi to zabrał. Nie mam save'a. Ja pierchruper. Trzy godziny wcześniej. 700 golda mi Konstantino podkurwił, chcesz mi powiedzieć? Wyrok, śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbędzie się... Jak macie tego kotka, więc czy wiecie, co tak oczy tak pokazuje, to jest... tego chłopa jakbyśmy na... Ten chłop miał klucz ogólnie przy sobie. Out of memory? A, działa, posam ty. Dobra, do Konstantino, kurwę jebaną. Oddawaj 700. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie już tego siana nie zdobędę. Nie ma chyba opcji. Nie wiem, co bym musiał zrobić teraz, żeby zdobyć 2000 golda. Nie wiem, czy jest to jakiekolwiek fizycznie wykonywalne. Nie wiem, bym musiał chyba zabić wszystkie moby i biegać cały czas, kurwa, po tym. Jesteś jakimś op... Hej, ty. Jesteś... Dobra, wiesz co, Konstantino, ruchem ci starego pozdro. ...równowaga między ładem i chaosem. I zaklął i nosa, by ten odebrał człowiekowi... Proszę, powiedz, że chociaż dzięki temu zrobimy misję tutaj. Dla... Gildii Złodziei. Bo jak nie, to... To nie wiem. Nie wiem, bym musiał biegać chyba po lesie i polować cały czas. A, mieliśmy do gildii złodziei. Bieganie po lesie i polowanie to jest jedyna opcja. Problem jest taki, że strzały się kończą, a miecz mam do cipy. Hana. Czy chodziło o ten dokument? Tak, właśnie o ten. Dziękuję ci. Aha, no dobra. Moja nagroda. Nie tak szybko.
Oto twoje pieniądze. O, ty, kurwa, 200 złota, ty, spodziewałem się jakieś 10, mówię, ciekawe, że 10 dostanę. A tu proszę, okej. Okay. 200 sztuk złota, to nadal o 600, o nie, o 400 więcej, co mi Konstantino, kurwa, podjebała. Proszę, zrobiłem misję? Wróć, kiedy... Zrobiłem misję? Chyba nie. No to by było na tyle z dzisiejszego pomysłu na zrobienie gildii złodziei. Niestety wszystko w tym gotiku nie może pójść nie tak. Nie może pójść tak. Kurwa, ta gra jest tak skonstruowana, że chyba konkretnie ma za zadanie rozpierdolić ci za każdym razem dziennie. Z kitu. No bo no ja skąd ja mam wiedzieć, że to mogę ukraść, a to nie? No nie, nie jest możliwość wiedzenia tego. No... Hej, nie gadam z tak... Jak to włączyć? To jest pokazane w ogóle w ciekawy sposób, bo tu mają podyktowane od której do której godziny mają stać tutaj. To jest dość ciekawe właśnie z takiego punktu widzenia, wiecie. No dobra, to nie mam siana, nie wiem skąd mam. Potrzebuję 50 golda. Może u Diego. Może u Kowala. Może u ciebie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Okej. Najemnik Bennett, który podstępnie zamordował... Wiemy, Bennett podstępnie zamordował wszystko, cacy. Tu, ty, muszę się oczyścić, daj mi coś sprzedać. Pokaż mi. Super. Co to jest? Zarzewniały topór, sprzedaj. Miecz, sprzedaj. Miecz węższy Roda, a to mu zabrałem. Czemu tak mało? Ojejciu, ja dostaję grosze u ciebie za to. Nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co inno stworzyło. Nie wiem, czy ogólnie też dostaję za to grosze. Wydaje mi się, że to jest warte 1500, więc nie, pozdro. A to jest łuk myśliwski Bospera. To nie chcemy sprzedawać, nie. To nie było nikogo? Nie, to był miecz i zarzewniały tylko ten. Ty masz tu pierścień Valentina. Potrzebuję się oczyścić. Chyba mnie już stać, co? Wydaje mi się, że już mnie stać, bo 300... Mam twoje srebra? Mam twoje srebra. A faktycznie. Oto nagroda. Dzięki. To wyjątkowe. Jestem piwo. Ostatnia beczka, którą dysponuję. To jest to piwo, które zostało... Specjalne premia many, ale to znaczy, że na zawsze? O, na zawsze! Mroczny paladyn. Chyba na zawsze, tak? Chyba tak. No nie było worth. Zgaduję, że te złota były warte, kurde, tyle siano, że to jest chłopie, że się nie da pomieścić na jednej ręce. Dobra, idziemy do Bospera, tylko w takiej ciemnicy to ja może idę, kurwa, z powrotem do gospody się kimnąć. Macie tu łóżka jakieś? No nie macie. A teraz tu nadal gada. No czuję. Znam na pamięć. Miasto. Dobra, siema, ja tu tylko się kimnąć. Tutaj jak się nakłada padanie deszczu z nocą, to jest grubaśnie. Dobra, Sawę. Tutaj walniemy. I do Bospera. Regis. Z tą gadałem, nie? Tylko nie wiem, czy tu akurat gadałem teraz. Gadałem. Że mi się myli, bo tyle razy, co mi wywala, kurwa, tę grę, wszystko mi w ogóle za dużo. Od czasu, jak najemnicy załatwili pala... Mam nadzieję, że jak już... Trudno mi w to uwierzyć. Tu masz ten miecz, to jest standardowy miecz. Nic ciekawego nie masz, panie Mateo.
Młody. A czy Bosper sprzedaje skóry? Mogę mu sprzedać, może mu mogę drogie skóry sprzedać, a ja po dwa sprzedaję. Pokaż, zobaczę, nawet nie wiem czy mam jakieś skóry, ale chętnie bym zobaczył. Mam. Nie, też za dwa mu sprzedaję. No to... Nie wiadomo, już sądzę, że to twój łuk. Mój łuk! Skąd? Gdzie go znalazłeś? Nie wiem, był giga dużo warty. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w kłopoty. Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej? Dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. No, da siano czy coś. Jak na razie. Można to było. Aha. Pokaż mi. Jesteś moim dłużnikiem. Wyborny, wyborny. Dobra, siła. Co to jest? Łuk bukowy, to wiem, to jest totalnie koks. Ja bym chciał jakiś miecz na zręczność. Kurwa, jest w tej grze jest zajebany jeden miecz na zręczność. Jeden miecz na zręczność. Co jest? Pas zręczności. Fajny, 10 mi daje. A ja nie mam jakiegoś takiego podobnego? Ja nawet nie wiem, czy ja go założyłem ostatecznie. Mam. Co to daje? No, też 10 właśnie, ten sam. Tego nie przeczytałem, to bym przeczytał. Boska moc gwiazd, co to nam daje? Przepełniać się obcą z boską istotą. Jednak kiedy upór woła coś tam, może coś przeczytać. Mogę to sprzedać już w sumie, jak to przeczytałem. Nie potrafię tego przeczytać. Chcesz to kupić, Bosper? Masz, dobra. Zrobiliśmy wszystko. To mam jeszcze złota misja Bromora. Właśnie nie wiem, kim jest Bromor. Zobaczcie, to jest po dwa. To jest niemożliwe uzbierać 2000 golda. Niemożliwe uzbierać 2000 golda. Nie ma szans. Ty, bym musiał jeszcze zbierać 1,5 kanta. Coś. Żeby wypełnić misję i pójść dalej tutaj. Wydaje mi się, że nie sprostam za zadaniu, widzowie. Chyba, że będę okradał cały tutaj, cały czas będę okradał wszystkich. To jest chyba jedyna opcja. Bo jeżeli miałbym faktycznie jakby zabijać na przykład zwierzaki, to pół wieku mi to zajmie. A, jeszcze do Andre trzeba się oczyścić. Chyba nie? Wszyscy są wkurwieni na mnie. Hej, ty. Magi. A no w ogóle, żeby sprawdzić, czy mogę podkurczyć gildię złodziei do Andre, to najpierw muszę się u Andre oczyścić, więc pozdro. Idziemy, dobra, zobaczymy, może się uda. Koniec misji, kurwa, z gildią złodziei. No nie mam szans, przecież, no, widzieliście, zrobiłem tego Konstantina, ale pewnie już go okradłem wcześniej, był ten coś Konstantina. Cała misja idzie się pieprzyć, no niestety. Strasznie to głupie. Przyszedłeś, żeby... Tak, tak, właśnie. Chcę za... Dobrze. Co za gildii złodziei? Tak. Znalazłem kryjówkę? Znalazłem kryjówkę! Znalazłem kryjówkę gildii złodziei. Gdzie? Jest w kanałach, pod miastem. Co? Zamknęliśmy kanały. Wygląda jednak na to, że to wcale nie ograniczyło ich dostępu do miasta. Odnalazłeś przestępców? Pracuję nad tym. Dobrze, dam ci jeszcze trochę... Jak to pracuję nad tym? Chcę... Co? Nie rozumiem, widzowie. Ja myślałem, że to koniec, że my mówimy, że tego zakryjowa i... Jakich przestępców mam kurwa znaleźć? Ty panie Lorde André. Co ty mi tu gadasz? Ja już nie wiem, co ja już robię. Ja nie wiem, po której stronie jestem. Jestem po stronie tej, która działa. Którą mogę zrobić. Jestem po stronie, w którą mogę coś kliknąć i iść dalej. W obydwóch tych przypadkach jest dość ciężko. No nie udało się, no nie mam szans. Okradłem, zabiłem przecież Konstantina, nie było tam nic. Idziemy to jeszcze raz zobaczyć. No tutaj nic nie było raczej, bo ja tak teraz krążę, no bo te misje, kurczę, te misje. Ja nie lubię tak krążyć na tych odcinkach, ale... Ale jest jak jest, no. Ona mi każe to okraść tego chłopa, no.
Dostałem nawet expa za zabicie go w teorii, nie? Oj, oj. Dobra. Jod. Tu pewnie okradłem to. Jeszcze tutaj. No nic, widzowie, no nie wiem. Myślałem, że będzie super genialny odcinek, ale wszystko jest pobugowane w tej grze jak zwykle. Ramirez. Dobra, nie wiem. Okradliśmy Gildię Złodziei. Widzimy się jutro. Jutro też coś porobimy. Zobaczę, co da się dalej zrobić tutaj. Czemu jakby nie wypełniła się ta misja z tym pierścień Konstantina. Zobaczymy. Widzimy się jutro w każdym razie. Godzina 16. Sorry, że dzisiaj... Nie, znaczy nie wiem, czy godzina 16. O którejś tam godzinie. Sorry, że dzisiaj tak biegałem w kółko. Ale myślałem, że naprawdę to w sensie jakoś się potoczy. A tu jak zwykle, kurwa, nic nie wiem, co się dzieje. Misja się nie zalicza. Konstantin nie ma pierścienia. Wejść się nie da. Ach, jajaj. Dobra. Widzimy się jutro w każdym razie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Wpadnijcie do linki w opisie. Zostawcie lajka, komentarz. Cześć. Zaczynasz brać, jak ten chłopak skacze na samym końcu. Zawsze.